Żłobek Miejski i Klub Dziecięcy w Chorzelach od 1 stycznia 2018 roku weszły w skład Miejskiego Zespołu Placówek Opieki nad Dziećmi w gminie Chorzele. Historia żłobka i klubu dziecięcego rozpoczęła się jednak dużo wcześniej. Już w roku 2011, kiedy to z inicjatywy pani Beaty Szczepankowskiej, obecnej burmistrz miasta i gminy Chorzele, powstał pomysł budowy nowoczesnego kompleksu placówek. To jest przedszkola wraz ze żłobkiem i klubem dziecięcym. Udało się na to zadanie pozyskać środki z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Maluch 2013 i Maluch 2014. Od 1 września 2018 roku zespół dysponuje 55 miejscami, jednak w tym roku planowane są kolejne dodatkowe miejsca dla dzieci. Nowoczesne, bogato wyposażone i kolorowe wnętrza umożliwiają wszechstronny rozwój każdego maluszka, który w takich warunkach czuje się bezpiecznie. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowany personel w oparciu o nowoczesne programy opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne. Opiekunowie odbyli również szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dzięki czemu mogą prawidłowo reagować w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia dziecka. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego, edukacji zdrowotnej personelu i rodziców, promowania zdrowia wśród dzieci sprawuje przez cały rok pielęgniarka. Priorytetowe zadania żłobka i klubu dziecięcego opierają się na opiece, wychowaniu i edukacji. Dzieci doskonalą u nas sprawności manualne w czasie zajęć plastycznych i technicznych. Mają pierwsze doświadczenia kulinarne, kształtują sprawność ruchową podczas zajęć gimnastycznych, spacerów czy zabawą na świeżym powietrzu. Oprócz tego organizowane są zajęcia dodatkowe, takie jak rytmika, zajęcia umuzykalniające oraz zajęcia z języka angielskiego. Zarówno w żłobku, jak i klubie dziecięcym zapewnione są 4 posiłki, przygotowane przez wykwalifikowane kucharki zgodnie z opracowanym jadłospisem pod czujnym okiem pani dietetyk. Jako żłobek miejski i klub dziecięcy organizujemy szereg imprez. Dzień babci i dziadka, zabawy karnawałowe, walentynki, Dzień Kobiet, pierwszy dzień wiosny, Dzień Matki, Akademię Malucha, Dzień Chłopca, Światowy Dzień Pluszowego Misia i wiele innych. Oprócz tego organizujemy również wycieczki, podczas których dzieci mogą zwiedzić ciekawe zakątki naszego miasta, m.in. Plac Kościuszki czy Pomnik Królowej Bony w centrum miasta. Jako placówka dbająca szczególnie o dobro dzieci, przystąpiliśmy do bożonarodzeniowej akcji charytatywnej Góra Grosza, zorganizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, oraz przystąpiliśmy do Szlachetnej Paczki, aby wspomóc ubogie rodziny z naszej gminy. Na co dzień współpracujemy z Urzędem Miasta i Gminy w Chorzelach, Biblioteką Miejską w Chorzelach, Przedszkolem Samorządowym w Chorzelach, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chorzelach, Ośrodkiem Upowszechniania Kultury w Chorzelach oraz Klubem Sportowym Black Dragons Przasnysza. W związku z tym, iż jakość oferowanych usług, jak też standardy opieki oraz wyposażenie placówki są na najwyższym poziomie, żłobek miejski otrzymał certyfikat w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Instytut Badań nad Demokracją pod nazwą Bezpieczny i przyjazny żłobek, świadczący nie tylko o jakości, ale i o bezpieczeństwie. We wrześniu 2018 roku klub dziecięcy został zgłoszony do pierwszego ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Akademię Oświaty, placówka kształcenia ustawicznego w Warszawie, w którym to udało się zdobyć pierwsze miejsce. Miejski Zespół Placówek nad Dziećmi w Chorzelach otrzymał również certyfikat Chronimy Dzieci, ponieważ jesteśmy placówką, która realizuje politykę ochrony dzieci przed przemocą. Nasze największe priorytety to jakość, wartość i bezpieczeństwo. Każdego dnia wkładamy mnóstwo pracy, aby dzieci, które uczęszczają do żłobka i klubu dziecięcego, były u nas radosne, szczęśliwe i zadowolone. Obecnie placówka cieszy się dużym zaufaniem rodziców, co potwierdzają przeprowadzone przez nas ankiety. Chcemy, aby rodzic, będąc w pracy, miał poczucie spokoju i bezpieczeństwa o swoje dziecko. Nasze motto to szacunek do dziecka i indywidualne podejście do każdego z nich poprzez innowacyjność w wychowaniu i edukacji. Zapraszamy do naszego miejskiego żłobka oraz klubu dziecięcego, bo nikt inny nie zajmie się tak dobrze Twoim dzieckiem jak my. Do zobaczenia!